time I'm in the booth, yeah, I'm dropping the heat. You can't fuck with the street, cause I'm dumping the beat. And every time I'm in the booth, yeah, I'm dropping the heat. O kurna, tu ludzie idą, spacerują. Tam w prawo chciałem, nie? I byśmy dojechali do tej wody, no ale to jak oni tu wszyscy w maskach, no to nic, tu dojedziemy sobie tędy. Dobra. Szkoda, bo chciałem na tą wodę, nie? Bo ona jest teraz przepełniona, po sam brzeg jest tam witanie. Dobra, dobra. Dobrze, dobrze, w porządku. Gościu, myślimy, pojedziemy i rozjedziemy wszystkich 200 na godzinę, nie? Stójcie, stójcie, bo tam ludzie są! Jedziemy 2 na godzinę, a gościu już śmierć w oczach, nie? Ojej, fajowo. Na początek robię te 10 cm. Tak, całą zimę tak, musimy sobie co jakiś czas wyskoczyć, tylko się ubierać trochę cieplej, bo... Ale to jest kurna zabawka, ja pierdykam. Jak tam na dole? No dobra, zlewnia jest. Nowa dostawa śmieciurów była pewnie. A tu co za betony dali? Ja pierdykam. Dobrze ktoś tę działkę zabezpieczył, widzisz to? A, co to jest w ogóle? Co on tak ruszył do auta szybciutko? Coś było w krótkich spodenkach tam robione chyba. Śmieciurki do rowu? Tak, tak, leżały śmieci. On ma jeszcze pełen bagażnik jakichś rzeczy. To on tak do rowu te rzeczy tam wszystkie? Idziemy zobaczyć tego gościa? Możemy zobaczyć. Chodź, bo mi teraz po głowie chodzi. Jak on tak z premedytacją masz to robi, no to kurwa. Aż tacy są już ludzie, że normalnie tak przyjeżdżają na bezczela i po prostu gdzie bądź? No nie mam pojęcia, no chyba, że wyciąga, a nie. O, odjechał chyba przed chwilą. Tak, jakiś stary amortyzator, koszyki plastikowe, jacyś są mędy, no. Jeśli nie on, to wyrzucił wszystko, no to... Oglądał, przyłapany nie został jeszcze, no ale... Powolutku pojedziemy. No pogodnie, fajnie wyszło, z tą siateczką też wyszło elegancko. No elegancko, aż miło. Ładnie się komponowała z tym bajajemca, z tymi naszymi kombiakami skórzanymi. Na polu dzisiaj będzie dobrze, nie? Tak, elegancko. O, leci na 5 metrów. Przeskocz tą dziurę. Dobrze, że umyłem maszynkę, nie? Wszystko na mnie poleciało. Nie jest źle. Ten po błocie jeździ tym rowerkiem małym, zobacz. Przez te kałuże tu sobie przejeżdża, widziałeś? To już chyba spacerowiczów nie będzie. To mokrzy wyjdą stąd, jakby tu się przedzierali. I podrapani cali. Patrz jak pomarańczowo ładnie. No? Kurde, ale fajnie. Co za czasy, nie? A pamiętasz dzieciństwa, białe kupy? Teraz się już tak nie widuje, nie? O Jezu, to psy chyba jakieś robiły? Co to było? Skąd te białe kupy? Psy, no jak nie wiem, kości się nażarły czy czego, nie wiem, to skąd to się brało. Chociaż teraz może człowiek już tak chodzi, trochę mniej chodzi po trawnikach i kupy ogląda, nie? O, autko. Zasłonki były, te sprawy. Z tyłu zasłonił sobie parawanikiem. Pytanie, czy wziął, że tak powiem, konkubinę, czy sam tam, że tak powiem. Działa na własną rękę. Bucie, Karol. No bo do buta mi się nalało wody. Spadłem i aż mnie bokiem postawiłem. Wyglądasz dobrze. Przerwa? Tak, akurat bateryjka, łyczek wody. Ale kurna, super. No co prawda wziąłem 4 tabletki Voltarenu naraz, nie? Także też mogę czuć różne rzeczy. Przelecimy sobie ten trening. Dobra. Dawaj, dawaj, ile ty najdłużej utrzymasz? O, teraz dałem. Wyczuj chuj. Trzeba by się nie kąpać. Dlatego wiesz, co mi tak dobrze idzie. To jest ekscytujący filmik, nie? 1,5 godziny. Coś. Tylko jedno masz, wszystko robić prawo. A na stojąco? No tak, no nie na siedząco. No to 8 jedziemy po jednej stronie. Jesteś gotowy? No tak. 3, 4. Cztery. Dobra, na kłodę atakujemy. Można jechać? Można jechać. Drzwi zamykać i nie... A ty tam jedziesz, ja mówię, kto tam jedzie z nami? Ty, jakie kamiony. Jakieś betony to były. O, konwój policji jedzie, zobacz. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć. No haniają, przez teraz są te protesty w Warszawie. Pod Kaczyńskiego domem tam po 30 czy po ileś tych suk stoi. Posiłki zawezwali. A, gazem tych ludzi tam potraktowali. Też gdzieś na filmiku było, że kobieta stała, policja przyszedł i z łokcia jej normalnie w twarz. To dzieje się, stare dobre czasy wracają. Idzie lepsze. O, jak się policjantowi człowiek na ulicy nie spodoba, to zostanie wpierdy z pały i tyle. No teraz prawdopodobnie czeka nas znowu blokada, bo jest przez coraz gorzej, nie? Ale co, myślisz, że zakażą znowu wychodzenia z domu? O, chyba tak. Kurde, miejscówka fajna, nie? Wiesz, tam można mieć mokre koła trochę, tak? A, tam w dupie. Co żeś zrobił? Jak ty żeś to zrobił? Zsunąłem się. Już jadę. Tu próbowałeś. Chyba raz chciałem tam wjechać i chyba na mchu się zjechało i mi odsunęło się tylne koło. Czekaj. Na luzie. Już. Za poręczą tu gdzieś wjechałem i dupa mi się zsunęła. Do czego się stoczyć na tą siatkę. Jak we wrestlingu, nie? Pieprzło, hukło i można jechać dalej. Mini stopalka zrobimy? Wodę, już musiałem odpuścić, bo już czułem, że to się nie da. Jest gorzej, bo tu się niczym nie ratujesz już. Gumę ratujemy tylnym hamulcem, a to czym będziesz ratował? Ale tu dopiero jest głęboko. Ależ to dobre jest. Bum, tak centralnie. Patrz, jaką mamy plażę, kurwa. I ciach. Nie stójmy tu, jedźmy. O, ale się zakręciłem. No p***le, no. Co tam? Zgasł mi centralnie w tym dołku największy. Zobacz tego. Taki talerz miał, jak telewizję mógłby odbierać tym grzybem. Tu do gościa na grzyby pojedziemy. Kłoda, przygotuj się. Och, kurwa, jaka kłoda. Opa. Dałeś radę? Robem można jechać, jak na bobslejach. Co za zajebisty dzionek, nie? Bluzkę sobie podarłeś na tej glebie. Tak? A. przecierała się, nie? Co tam oglądasz? A, bo jeszcze sobie przetarłem kolano, no ale w tym miejscu, gdzie upalone były. No dobra, to teraz jak to wypowiedział ten skuter, ale z tuzamen. A to się nie nagrywało nic? K***a. O, widziałeś jak fajnie ty? To fajnie, rzeczywiście! Co wodą? Dostałeś wodą ode mnie? Sorry! Kurna no! Nigdzie człowiek nie pojedzie, a się ubawi jak dziki bąk, no! Ole ma... Przez dwójeczki! Bo się tak siwo robi! No właśnie! Bo już wszyscy rozpalają na wieczór! Taka swoboda też psychiczna, nie widziałeś? Na beton i dobra, fajnie, jedziemy dalej. To nie ma takich. A to nie ma takich, no tamtymi wszystkimi jak jedziemy na beton, no to generalnie żałoba no będzie, no. Ze łzami w oczach ta szufelka z miotka, motocykl pozamiatać. I już liczysz w tysiącach, to będzie kupowane. Ujęcie ze słomkiem. Jak się porozstawiali, pa, ten se stanął po lewej, ten se stanął po prawej. Nikt nie będzie sobie wchodził w drogę. Wyrzućcie co tam macie. Nie, Krzysiu? Ten już robotnik, kurna, chyba się już skończył, ten co tu siedział w krzokach. No ja myślę, że on to 5 minutek i skończył, bo to... ileż można, no. Zakopnę. Po skosie to już tak jechałem, nie? A, jeszcze nie umiem skręcić. Jak oni tam mówili, żeby wyjść i sobie poćwiczyć gumowanie 10 minut, nie? Bo to nie ma sensu. 5 godzin gumowania później. W domu się ponarzeka, nie? A tu trzeba jechać, kurna. Mryga? No, sparowanie z telefonem mogłem jeszcze wyłączyć. Nie pomyślałem. O! Low battery. Goodbye. Koniec. Takie czarne i szybkie, Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.